Środowisko. Wyjątkowo ważnym elementem jego ochrony w Polsce stała się zrewolucjonizowana gospodarka odpadami. W ostatnich latach w naszym kraju obok wielohektarowych składowisk postawiliśmy wielkie sortownie i kompostownie. Teraz przyszedł czas na uruchomienie nowoczesnych spalarni odpadów komunalnych, które domkną systemy gospodarki odpadami w regionach. Taką samą drogą podąża region pomorski, dla którego w Gdańsku planowana jest budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów. Spalanie zamiast składowania. Założenia do projektu budowy regionalnej spalarni odpadów w Gdańsku. Zakład termicznego przekształcania odpadów, zwany też popularnie spalarnią, to zaawansowana technologicznie instalacja umożliwiająca tzw. recykling energetyczny, czyli ekologiczną produkcję energii elektrycznej i ciepła z odpadów komunalnych. Mieszkańcy będą segregować odpady do odpowiednich pojemników, te, które nie będą nadawały się do ponownego wykorzystania, a będą miały dużą wartość opałową, trafią do spalarni. Wytworzona w procesie spalania energia powróci do naszych domów i tak koło się zamknie. Innymi słowy, jest to elektrociepłownia, w której stosowanym paliwem są odpady zamiast na przykład węgla. Tego typu obiekt, nazwany Port Czystej Energii, zostanie uruchomiony już w 2020 roku. Zgodnie z tak zwaną decyzją środowiskową, spalarnia powstanie na 3-hektarowej działce należącej do zakładu utylizacyjnego w Gdańsku – Szadułkach. Teren jest usytuowany w pobliżu granicy administracyjnej miasta Gdańska i gminy Kolbudy, 300 metrów w linii prostej od trójmiejskiej obwodnicy. Składowisko odpadów funkcjonuje w tym miejscu od ponad 40 lat. Natomiast nowoczesna instalacja mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów służące do ich odzysku i przetwarzania działa od 2011 roku. Została zbudowana dzięki finansowemu wsparciu z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Najbliższe sąsiedztwo to młode, prężnie rozwijające się dzielnice Gdańska oraz mniejsze miejscowości, które pełnią rolę tzw. sypialni dla tysięcy mieszkańców aglomeracji. Mieszkańcy okolicznych osiedli mają prawo czuć się bezpieczni i oczekiwać rozwiązań gwarantujących im to bezpieczeństwo. Inwestycja będzie wykorzystywać sprawdzone, nowoczesne i proekologiczne technologie, przez co nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi oraz środowisko. Czy w zachodniej Europie spalarnie są lokalizowane w miastach? Czy są otoczone osiedlami albo popularnymi terenami rekreacyjnymi? Przytoczmy trzy interesujące przykłady. Szwajcaria, jednocześnie kojarzona z najwyższymi standardami ekologicznymi, jest europejskim liderem w termicznym utylizowaniu odpadów. Ten niewielki kraj dysponuje aż 30 takimi instalacjami. Jedną z największych jest Zürich Hagenholz, wokół której powstały atrakcyjne tereny mieszkalne zaopatrywane przez tę spalarnię w ciepło. Dania. Na całym świecie słynie nie tylko z klocków Lego. Duńczycy od lat opierają swoją gospodarkę odpadami przede wszystkim na spalarniach z bezpieczną i sprawdzoną technologią rusztową. Taka sama instalacja powstała już w 6 polskich miastach, które zbudowały nowe spalarnie odpadów. I podobna znajdzie się też w Gdańsku. Najbardziej spektakularnym dowodem duńskiego poczucia bezpieczeństwa i akceptacji dla tego typu obiektów jest budowa nowej, wielkiej spalarni w Kopenhadze. Bardziej niż skala inwestycji, imponująca jest jej podwójna rola w życiu mieszkańców. Obiekt ten został tak zaprojektowany, aby stanowił jednocześnie stok narciarski. Z kolei Szwedzi tak dobrze opanowali technologię spalania odpadów, że jedną ze swoich największych spalarni, Högdalen, zbudowali na granicy Parku Narodowego, bez uszczerbku dla cennej w tym regionie przyrody. Zakłady termicznego przekształcania odpadów wychodzą naprzeciw problemowi składowania odpadów i są inwestycją w ochronę środowiska. Warto pamiętać, że głównym priorytetem dla pomorskiej gospodarki odpadami będzie segregowanie odpadów i zwiększenie odzysku surowców wtórnych. Także poprzez pracę takiej sortowni jak ta w gdańskim zakładzie utylizacyjnym. Z pozostałych odpadów komunalnych, nie nadających się do recyklingu, wydzielana będzie tak zwana frakcja energetyczna, czyli resztkowe odpady komunalne o podwyższonej wartości opałowej. Przykładowo są to zużyte pieluchy
jednorazowe czy zabrudzone opakowania po produktach spożywczych. Tego typu odpady będą trafiały na ruszt spalarni zamiast na składowisko. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie od stycznia 2016 roku, deponowanie frakcji energetycznej na kwaterach składowiskowych jest zabronione. Nie stosując się do tej reguły, gminy i ich mieszkańcy mogą zostać obciążeni dotkliwymi karami finansowymi. Jakie są najważniejsze założenia dla projektu budowy spalarni w Gdańsku? Instalacja przekształci 160 tysięcy ton odpadów rocznie, które będą pochodzić z około 50 pomorskich gmin. Port czystej energii będzie obiektem średniej wielkości w skali Polski i niewielki w porównaniu do tych w Europie. Planuje się, że do spalarni trafi od 15 do 20% odpadów z województwa pomorskiego. Zastosowanie sprawdzonej, rusztowej technologii spalania wykorzystywanej w 400 spalarniach na Starym Kontynencie pozwoli spełnić rygorystyczne normy środowiskowe obowiązujące w Unii Europejskiej. Wdrożenie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oczyszczania spalin sprawi, że instalacja będzie w pełni bezpieczna dla mieszkańców i środowiska. Po uruchomieniu spalarni dziennie na teren zakładu utylizacyjnego będzie wjeżdżać tylko o 20-30 pojazdów więcej niż obecnie. Większość z nich trafi tu bezpośrednio przez obwodnicę, dzięki czemu zmiana w natężeniu ruchu nie będzie odczuwalna. Instalacja zapewni kontrolę nad uciążliwym zapachowo powietrzem z bunkra spalarni, w którym będą gromadzone odpady. Konstrukcja bunkra sprawia, że powietrze niezbędne do spalania odpadów będzie z niego zasysane. Wewnątrz wytworzy się podciśnienie, przez co nawet podczas wyładunku odpadów uciążliwy zapach nie wydostanie się na zewnątrz. Zasysane powietrze będzie wykorzystywane w procesie spalania i całkowicie neutralizowane zapachowo. W 2016 roku zrealizowane zostanie specjalistyczne badanie zawartości dioksyn i furanów w powietrzu w okolicy zakładu utylizacyjnego. Wyniki posłużą jako podstawa do porównania z badaniami, które zostaną przeprowadzone już po uruchomieniu spalarni. Działania przygotowawcze do budowy spalarni odpadów są regularnie konsultowane w ramach Rady Interesariuszy Zakładu. W jej skład wchodzą przedstawiciele mieszkańców okolicznych osiedli i sołectw, członkowie gdańskich rad dzielnic, eksperci akademiccy, urzędnicy i władze miasta Gdańska. Dane dotyczące emisji spalin ze spalarni będą publicznie dostępne. Jest to praktyka powszechnie stosowana w innych obiektach tego typu na całym świecie. Aktualnie w Polsce funkcjonuje lub jest na ukończeniu 6 nowych spalarni odpadów. Na przełomie 2015 i 2016 roku uruchomiono już instalacje w Krakowie, Koninie, Bydgoszczy i Białymstoku. W 2016 roku do eksploatacji powinny być oddane również nowoczesne spalarnie w Poznaniu i Szczecinie. Budowę kolejnych planują miasta takie jak Gdańsk, Warszawa, a także aglomeracja śląska. Instalacja na Pomorzu to ostateczny element domknięcia systemu gospodarki odpadami w regionie. Port czystej energii w tym aspekcie zagwarantuje mieszkańcom i samorządom bezpieczeństwo na dziesiątki lat w sposób stabilny, przewidywalny. Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów w Gdańsku. Projekt pod nazwą System Gospodarki Odpadami dla Metropolii Trójmiejskiej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.